Siemanko, z tej strony MJack i dzisiaj zagramy sobie w Subnautikę. Dawno nie było już odcinka z Subnautiki u mnie na kanale. No ale no cóż. Ostatnio się zacząłem zajmować bardziej FNAF-em, bo ten Custom Night wychodzi, chciałbym go skończyć, ale na pewno się nie wyrobię już. Więc idź pan w ciul. Dobra, wracamy do naszej kochanej Aurory, do naszej kochanej tutaj planety wody, że tak powiem. Moglibyśmy się dzisiaj wybrać w jakieś ciekawsze miejsce, szczerze mówiąc, nie wiem. Na wyspę może popłynąć. Można by się tam pobawić. Chociaż nie wiem, czy nie będę zbierać po prostu tych materiałów. Bo to też jest kwestia tego, że materiały się przydają w tej grze i to bardzo. To tak jak w Minecrafcie, nie wiem, węgiel czy żelazo. To tak podstawowe materiały, tutaj kwarc i ten kurde, tytan. Ale inna też ruda miedzi, złoto, cyna, wszystko. Znaczy cynk, Jezu, nie cyna. A cyna. Tutaj jest dużo rzeczy potrzebnych, które są rozwalone po całym świecie. Więc no, dlatego właśnie jest dużo takiego latania sobie, a raczej latania, pływania sobie po całym świecie i szukania tego syfu całego. No bo jednak to się przydaje. Aha! 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 Okej, okay, okej, okay, tak, tak. To miało sens. I to bardzo. Jest tu coś nowego? Nie, pusto. Boże, już zapomniałem, jak się w to gra. Co my tu mamy? Dużo kwarcu, tytanu mamy przy sobie dużo. Kurde. Jak się z tego wychodziło? Ja wiem, że to jest... Ja wiem, że to jest troszkę głupie pytanie. Ale ja naprawdę... A, tabem. Bo ja naprawdę nie pamiętam, jak się w to gra. Nie do końca pamiętam już. Dobra, zasoby, materiały podstawowe. Co my tu mamy? Szkło możemy wyrobić to, ale czy my możemy coś... Czy my coś potrzebujemy z takiego kombinezonu? Przydałby się kombinezon ogólnie zrobić. Z czego się robi jakiś kombinezon? Sprzęt. Czy my w ogóle... Nie, nie możemy żadnego kombinezonu zrobić. Rura. Gaśnica. Mamy płetwę i butlę. A którą mamy butlę? Tą lepszą? 30 sekund tlenu, standardowa butla. O, moglibyśmy zrobić ulepszoną. Szkło razy 2 i ruda srebra. Czy my mamy srebro? Oto jest pytanie. Srebro, sola. Znaczy sól je... Sola. MDR 2K18, sola. Przydałoby się srebro znaleźć. O, shish, jak ja dawno z niej pływałem. No, jak mnie tu dawno nie było. Wow. Już zapomniałem, jak to jest grać w tą grę. Gdzie tam? Nie wiem, po co ja to zbieram, ja szukam tego. Srebra. Co to jest? Miedź. Kurde, idę ten gnojek. Fiu. Jak tam tlen? Tlen jeszcze dobrze jest na razie. Są jakieś rzeczy. No, Siglade. No to nie chcę tego. Dostanę za to tylko ten. Tytan. A mi tytan nie jest potrzebny do szczęścia. A to fajnie jest. Hech. Właśnie za to kocham Subnautikę. Za wygląd tego wszystkiego. Wow. Nie umiem pływać, dlatego to jest dla mnie takie wow.
Zgaduję, że nigdy nie będę drukować. Ej. Tybie, bo pana jeszcze nie skanowałem. Musisz. Okej, okay, wypływam na powierzchnię. Aż się dźwięk popsuł, lol. Formalnie, żeby znaleźć srebro i tak dalej, to musimy pójść tak głębiej trochę. Siglade, nie chcę Siglade, już mam. Naprawdę tytan nie jest potrzebny do szczęścia, bo... Nie pogniewałbym się na rudę srebra, naprawdę. Naprawdę. Serio. Proszę. Jest! Yeah! Mamy rudę srebra, możemy zrobić sobie lepszą butlę. Jej! Pięknie. Płyniemy. Jest! Czyli dzisiaj coś jednak zrobimy ciekawszego niż pływanie wszędzie. Jej! Możemy zrobić sobie lepszą butlę. To już jest jakiś plus. Pięknie. Będziemy mieli chyba 125 wtedy tlenu. Okej. Jak ja mogę to wyrzucić? Jakby nie mam miejsca zbytnio w ekwipunku. Okej. Musiałem zdjąć sobie butlę. Teraz tak, tutaj mam szkło. God damn it. Ajdź, kurde, jak nie mam miejsca w ekwipunku, to jest tak. Warning. Local radiation readings suggest the Aurora's drive core has reached critical state. Quantum detonation will occur within 2 hours. 2 godzin? Jest. Mamy ulepszoną butlę. Patrzcie. No, nawet 135. To się nazywa teraz, kurde, zabawa. Kompas. Kompas to nam się zbytnio nie przyda. Wyżywienie nam się przyda. Jestem głodny. Także tego. Dobra. A, okej. Okay. Super! Także tego. Kostka odżywieniowa, tylko że ja nie mam wody. No co, no to trzeba zjeść jeszcze po wodę. Gdzie są moje ulubione rybki? Nie pamiętam, jak one się nazywają. Pęcherzówka, o, pęcherzówka, no właśnie. Moje kochane pęcherzóweczki, które mi dają wodę. Rybeczka. Tyk. W ogóle przyszło nam powiadomienie, nie sprawdziłem go ostatecznie. No to wait, to najpierw zrobię sobie wodę.
Oddycharka. Zestaw elektryczny, włóknista siatka. Włóknistą siatkę pamiętam mniej więcej jak się robi, ale zestaw elektryczny? No nie! God! Srebra będziemy musieli znowu poszukać. No dobra. Woda. No. Misklik. Także tego. Dlaczego pisz zjedz? Aha, czyli ostatecznie w sumie wypiłem wszystko. Fajnie. This is Avery Quinn, training ship Sunbeam. Aurora, do you read? Over. Nothing but vacuum. These Altera ships. They run low on engine grease, send an SOS, you offer to help, they don't pick up. Aurora, I'm out on the far side of the system. It's gonna take more than a week to reach your position. Do you still need our assistance? Over. I'll try them again tomorrow. Damn charter's gonna have us blowing our credits running errands for Altera. See what the long-range scans pick up in the meantime. Zobaczmy, co wychwycą w skanery do jakiego zasięgu. No kurde, jeśli nie odpowiada Aurora, to może byście, debile, pomyśleli o czymś takim jak katastrofa, kuźwa. Ja pieprzę, za półgłówki. Dobra, wiecie co, podpłyniemy sobie chyba do Aurory troszkę. Ups, lag. Troszkę w kierunku Aurory sobie podpłyniemy i poszukamy jakiejś części. Albo możemy też iść... Nie mam baterii. Także tego. Ostatecznie nigdzie sobie nie pokoniemy. Nie ogniwo, bateria. Kwas grzybowy. Mamy te grzyby kwasowe? Kwas grzybowy! Dobra. Przynajmniej tyle dobrze. Okej. Możemy płynąć. Bo chciałem dokończyć, albo pójdziemy w kopalnię i poszukamy tego srebra. Nam się przyda ta oddycharka. Chyba pójdziemy w kopalnię na razie. Na razie nam się nigdzie nie śpieszy, możemy iść gdzieś tam głębiej w kopalnię jakieś. Mnóstwo kwarcu. Shish. Słyszałem cię z kluczy byku, zostaw mnie. Drugi mnie goni, zaraz odlecę. Troszkę niebezpieczny tutaj jest. No nic, szukamy tego. Patrzcie. Srebro. Srebro. Zaczęło, że ołów i złoto. No i pięknie. Kurde, jaka to jest dupna widoczność. Nie lubię takiej widoczności w grach. O! Jest srebro drugie, czyli mamy srebro. Ale jeszcze się chwilę tu pokręcę, nie będę zbierać tylko to, co znajdę. Dzięki za troszeczkę tlenu. Coś tu pływa dużego.
co chce mnie zerzeć. Co to jest? Fragment Simufa. Simafa. 2/3. Zawsze coś. Jeszcze jeden fragment Simafa i będziemy go mieli. 30 sekund. Wiem, wiem. Kolejna twa głowa. Przenośnej konsoli pojazdów. 1/3. Ciekawe rzeczy tutaj są. A wypłyniemy na powierzchnię może, bo tak jakby się zaraz utopię. To już nie będzie zbyt miło. Fiu. Okej. Okay. I płyniemy z powrotem. Wiecie, ja też zrobiłem sobie przerwę tak troszkę na Subnautikę ze względu na to, że nie jest najlepszym pomysłem nagrywanie jakiejś gry zbyt dużo naraz. Bo szybko się nudzi wtedy taka rozgrywka. A ja nie chcę, żeby to tak się skończyło, że kupiłem sobie Subnautikę, bo świetna gra. I żebym ostatecznie jej nie nagrywał. By się tak jakby mijało z celem. Tak jakbym bardzo nie chciał. Jezus Maria. Okej. Okay. Ja może im nie będę wchodzić w teren. Wróćmy się z tym, co mamy, bo zaraz to stracę. W taki właśnie sposób. I zróbmy sobie, kurde, tą oddycharkę. Fragment Simafa. Znaczy, Boże, nie Simafa, Siglade'a. To jest Siglade i Simaf. Simaf to jest ta łódka taka mała. A Siglade to jest to, co teraz mam w łapce. Mylą mi się troszeczkę te nazwy. No, komu się dziwić? Jest coś? Jest okej. Okay. Dobra, najpierw zestaw elektryczny. Teraz co mi jeszcze jest potrzebne do tego? Oknistna siatka. No nie gadaj, że byłem na tamtym terenie. Włókniczną siatkę się robi z tego, prawda? Próbka wodorostu. Goddammit, i tak musimy tam wrócić. Także tego. Musimy iść tak czy siak do tych wodorostów. Ja nie mogę. Dlaczego ja nie myślę o takich rzeczach, jak gdzieś jestem już? Teraz mnie coś zje. Zbiorę na zapas. Wezmę od razu 4 sztuki na 2 włókniste siatki, bo tam było 2 na 1. Żeby mieć w zapasie, bo te włókniste siatki widzę, że się czasem przydają jednak. Będę miał od razu zapas. Lecimy do bazy, robimy sobie oddycharkę. Czemu nie? Why not? Przyda się wszystko. Oddycharka. Pięknie. Także tego. Zmniejsza zużycie tlenu w większych głębokościach, absorbuje i zmienia CO2 w powietrze, którym można oddychać. Czyli po prostu mam teraz większą wydajność na dużych głębokościach i dłużej mogę się utrzymywać pod wodą. Więc świetnie, podoba mi się ten patent na to. Dobra, patrzmy, co my tu mamy. Radiolatarnia, przenośna konsola pojazdów. Simaf. To jest Simaf, a to jest Siglade. No. Później będziemy musieli sobie jakąś bazę zrobić. To jeszcze będziemy musieli zrobić ten.
Konstruktor baz. O, chip komputerowy będzie nam potrzebny. Nie wiem, co jest potrzebne do chipa komputerowego. Próbka korala stołowego i miedziany przewód. A miedziany przewód to chyba dwie miedzie są potrzebne. Ja. Czyli formalnie mnie mniej więcej na to stać. Chociaż nie, nie mam miedzi. Złoto sobie odłożę. Kuma silikonowa, no tak. Ten tytan tam jeszcze leży. Coś bez sensu. No cóż. Myślę, że odcinek jest już taki w miarę długi. Do końca nie wiem. A ja bym się przepłynął jeszcze w którymś kierunku, jeszcze w jakiejś kopale. O! Czekajcie, bo mam ten message. Message. Wiadomość. Co jest? Aurora, this is Sunbeam again. Właśnie wychwyciliśmy ogromne pole szczątków przy waszej lokalizacji. Nie wiedziałam, że tak źle, że tak wielu z was. Nie wiedziałam. No coś ty. Zmierzamy teraz w waszym kierunku. Bierzemy was do domu. Sunbeam bez odwiedzenia. Co innego mogłem powiedzieć? Że jedyny raz, kiedy zaparkowałem tak duży statek na tak małej skalę, było VR. Jeszcze go co? Pokieleszowałem. O ja. Ech, to jest zła opcja w tym momencie, ale nie mamy innego wyjścia. Także tego, wiecie co? Przygotujmy się jeszcze na wycieczkę. Zapewne się spytacie, na jaką wycieczkę ja chcę was zabrać w następnym odcinku. A ja wam powiem tak. Wierzycie w kosmitów? Bo w tej grze są kosmici. Dlategoż też... pójdziemy sobie, a raczej popłyniemy na jedną z wysp. Bo są tutaj chyba dwie, albo nawet może i trzy. Nie wiem, czy update nie dodał jakiejś nowej wyspy. I sobie poszukamy kosmitów. Pozwiedzamy ich bazę. Jak myślicie, dobry pomysł? Możecie napisać w komentarzu. Czy wam pasuje? Chociaż zgaduję, że mało kto ogląda do tego momentu. Oshish, ale lag. Żółwki chcę. Tu jest ten Seaglade jeszcze. Wiecie, zbieram troszkę zapasów. Jedzenia namapałem, ale jeszcze wody by się przydało. A te pęcherzówki dają tam po 24 czy 5 wody. Więc czteroma dopiero się napije do 100% od zera. Fajnie by było mieć zapas, a nie tylko się napić raz na jakiś dłuższy czas. Zwłaszcza, że i tak jestem nienapity. Okej, okay. To wszystko idziemy sobie przerobimy i skończymy odcinek na dzisiaj. Przepraszam, że nie było odcinka wczoraj. Miałem ogólnie zacząć tak, że będę robił w poniedziałek, w środę. To poczekajcie. Boże, kurde mać. Ale ebło. Ale ebło. To nieźle. Kontynuując, wracając do tematu. Kombinezon mi się odblokował jakiś przeciwpromienny. Ej, no stać na to! Wiecie co? Przedłużymy sobie odcinek. Ja chcę zrobić ten kombinezon. Ale kontynuując, chciałem zrobić odcinek w poniedziałek, w środę, w piątek, w niedzielę. I od poniedziałku wyjeżdżam na 5 dni. Wtedy bym zrobił na zapas jeszcze dwa filmy. Ale nie pykło mi wczoraj. Nie znalazłem czasu.
Więc jest dzisiaj odcinek i będzie jutro odcinek. I tak jak mówiłem później. Bierzemy jeszcze, kurde, dwa razy to gucio. Aha. Więc bierzemy sobie to razy dwa i idziemy zrobić sobie ten skafander przeciwpromienny. Aha. Może się do Aurory wybierzemy? Jak myślicie? Możecie napisać mi w komentarzu, czy idziemy do Aurory, czy płyniemy na wyspę. Wybierajcie, bo to jest ciekawy w sumie wybór. A zależy to od was, czy chcecie pobawić się z kosmitami, czy zobaczyć szczątki Aurory z bliska. Bo na nasze standardy, które teraz mamy, stać nas na to, żeby pójść już do Aurory. Czekaj, czy serio mi zabrakło miejsca w ekwipunku? Ja tego nie zebrałem. Ja nie mogę. Dobra, może inaczej, nie będę się tak śpieszyć, tylko zrobię sobie, przerobię to sobie w wodę, wypiję trochę, będę miał więcej miejsca w ekwipunku. I wybierzcie, czy chcecie, żebym właśnie poszedł do Aurory najpierw, czy do tego, czy na wyspę. Jeśli się nie odezwiecie w komentarzach, bo nie obejrzy nikt tego do końca, to po prostu ja wybiorę. Chociaż ja bym, szczerze mówiąc, chętnie poszedł do Aurory. Bo to jest świetny ten. To będzie super, po prostu super tam będzie. Będzie bardzo ciekawie. Weźmiemy gaśnicę na wszelki wypadek, którą mam w ekwipunku i jeszcze nie wiem, czy nie zrobię jednej, bo tam na pewno wszystko będzie się jarać i coś czuję, że nam się to przyda, żeby przejść przez niektóre momenty. O, schowałem rzecz. O, nie wiedziałem, że tak się da. Znaczy nie wiedziałem, zapomniałem raczej. Więc to sobie wypijemy trochę, zjemy sobie coś. I płyniemy jeszcze raz. Płyniemy jeszcze po ten jeden wodorost. Robimy sobie skafander przeciwpromienny i wybierajcie, czy idziemy do Aurory, czy idziemy na wyspę. Bo wyspa jest bezpieczniejsza niby, ale... Znaczy bezpieczniejsza. No bezpieczniejszym wyborem byłaby wyspa pod względem promiennym. A teraz jak mam, będzie mnie teraz stać już na ten... skafander przeciwpromienny, no to, to nie ma tematu w ogóle. Bo już i tak jestem na tyle bezpieczny, że mogę tam nas ze spokojem się wybrać. Odcinek coś czuję, że będzie miał z 30-40 minut. Mam nadzieję, że wam nie przeszkadza, ale naprawdę chcę zrobić jeszcze ten skafander. A chciałem go zrobić na odcinku, bo mimo wszystko to jest kwestia wzięcia dwóch rzeczy i złożenia tego tam, więc w tym craftingu. Dlatego myślę, że jakoś bardzo wam nie będzie przeszkadzać przedłużenie tego odcinka. Odrobineczkę. Czyli teraz tak, tak, włóknista siatka. Bierzemy tą włóknistą siatkę jeszcze tam ze środka, ze schowka. Bierzemy. I robimy skafander przeciwpromienny. Jest! Pięknie. No i patrzcie teraz to. Hełm przeciwpromienny wyłożony ołowiem. Chyba lepiej hełm przeciwpromienny, aniżeli oddycharkę. Tak mi się zdaje przynajmniej. Czy oddycharka mi się tu zmieści? Nie zmieści mi się. Fuck. Wiecie co? Zróbmy sobie tą skrzynkę. I włóżmy tam rzeczy. Włóżmy tam po prostu rzeczy niepotrzebne. Zużytą baterię. O, dobra, już nie ma miejsca. Ale patrzcie, od razu jest troszkę więcej miejsca mam w ekwipunku. Od razu lepiej. Tutaj wyrzucam ten tytan. Więc zrobię jeszcze sobie chyba jedną taką skrzynkę, bo to kosztuje 4 tytanu. Modlę się tylko o to, żeby mi nie odpłynęły te szafki.
Bo pamiętam, że ten. Że Lox miał z tym problem. Dlatego się strasznie zraził do tych skrzynek. Okej. Okay. Świetnie. Także tego. Dobra. Myślę, że to by było na tyle na dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że się podobało. Było ciekawie, bo zrobiliśmy dużo rzeczy w sumie. Chipy jeszcze tutaj są jakieś. Ciekawe, jak ja mogę je zdobyć. Dobra. To by było na tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia w następnych filmach. I cześć!